Cześć moje drogie, dzisiaj będzie filmik z Holem. Dawno takiego filmu mnie nie było, byłam w Syforze, nie wzięłam nic, ale chciałam wziąć próbki, tak głównie próbki z Patent Rap. Jak miałyście jakieś kosmetyki z tej marki, to dajcie znać, bo opinie na Facebooku są naprawdę stuprocentowo pozytywne i trochę jak stawia taki znak zapytania, czy to tak naprawdę jest, czy tam nie ma osób niezadowolonych. I byłam też w Inglocie, widziałam tą serię z J.Lo, bardzo się mi podobały te kosmetyki, chciałam kupić jeden pigment, ale to takie dosłownie takie kolory, jak moja koszulka, taki lekko brzoskwiniowy, lekko różowy, dość mocno połyskujący, bardzo ładny kolor i po prostu jak już miałam mówić, że chcę to wziąć, to pani mówi nie, 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 to nie dla pani, to za jasny kolor, bo pani zupełnie inne poleciła. No i to oczywiście moja chęć zakupu padła na kolana, nie kupiłam, bo byłam trochę zdenerwowana, że ktoś mnie zniechęcił. Pierwszy raz się mi tak zdarzyło, zawsze to namawiają, a tutaj jakoś tak odwrotnie. Także kolorówki nie ma, ale jest bardzo dużo pielęgnacji i nie wiem, jak ja się zmieszczę w 11 minutach, bo potem film mi odcina, znaczy aparat odcina, bo się grzeje a ja nie lubię takich ciętych filmików, bo trochę mnie to denerwuje. Oczywiście z makijażem to trochę inaczej wychodzi, bo tutaj się trzeba więcej bawić, ale tutaj z taką gadaniną, paplaniną, no to też trochę inaczej. Także proszę Was o jakieś recenzje, opinie, swoje komentarze, jakie miałyście na temat właśnie Patent Rap i może pomadę z Inglota, jak miałyście, to dajcie znać. Dobra, mam dużo tego, więc zacznę Wam pokazywać. W jednym sklepie Vivo, tam jest taki sklep z asortymentem do salonu, chyba kosmetyczny też. Kupiłam sobie zmywacz i taki odtłuszczacz z Chio do Pro. Pierwszy raz miałam, nie wiem, jeszcze nie użyłam tego. Dzisiaj będę robić żele, bo moje paznokcie, widzicie, jaki mają odrys dosłownie pół centymetrowy prawie, także aż błagają o nowy kolor. I mam też taki spray do dezynfekcji dłoni, też wzięłam, bo mu się już jeden skończył. Byłam w Douglasie, zaraz Wam pokażę maseczki, jakie sobie wzięłam, bo ja po prostu jestem freak maseczkowy. Z Douglas, marki Douglas, wzięłam Aqua Focus i to jest maska taka nawadniająca skórę. Nie mieli więcej, więc wzięłam tylko jedną i tutaj mam jeszcze jedną maskę pod oczy. To są płatki kolagenowe, Pilaten. Chyba tak ta marka się nazywa. Wzięłam, nie wiem, dam znać. I wiecie co, fajną markę poznałam. Dość, no, byłam tyle razy w Douglasie, ale jakoś mi nikt tej marki nie przedstawił. Neogen to się nazywa. To jest podobno marka koreańska. I tutaj mam cztery maski, bo tylko tyle zostało. I widziałam inne kosmetyki i naprawdę składy mają super. Takie eko i takie przemyślane. Więc jak zużyję trochę swojej kosmetyku, bo już pro jedenko, już ohoho, już niedługo będzie. Więc będę na pewno coś nabywać z tej marki, bo widziałam parę fajnych kosmetyków z fajnymi składami. Mam też taką maskę z Douglas i to jest jedna maska jest z olejem arganowym. Tą za to zapłaciłam 15 zł, to była na promocji, drugą dostałam za grosz i to jest maska też z olejem arganowym, to jest regeneracyjna, a ta jest nawadniająco nawilżająca. To są maski kremowe. Jeszcze coś z Douglasa mam, tyle. Mąż mi przywiózł też mój ulubiony krem do ciała, to jest Hawaiian Cookie Cream The Body Shop. Uwielbiam zapach, to jak się wchłania, jak nawilża i jak przepięknie pachnie, to jest po prostu takie, to jest taka, to są Hawaje w pigułce dla mnie, ja nie muszę jechać na Hawaje, mam zapach, mi to wystarczy i to jest mój ulubiony kosmetyk, chyba jedyny krem do ciała, który bardzo chętnie stosuję, do którego wracam i w zestawie, na Facebooku Wam wrzuciłam zdjęcie, w takim pięknym opakowaniu, był jeszcze taki peeling solny, to jest Brazylian Kupuaku, chyba tak się to wymawia, Scrub in Oil, także też przepięknie pachnie i bardzo chętnie będę go używać. Powiem Wam więcej trochę na temat tego kosmetyku niedługo, jak porównam sobie go z peelingiem z Rituals, bardzo chętnie Wam opowiem. Teraz pokażę Wam trochę kosmetyków ze Sesdermy, ale zanim zacznę pokazywać, to Wam pokażę jeszcze jeden kosmetyk, który niestety nie jest moim ulubieńcem. Jest to CVR, jest to taka mgiełka ochronno-nawilżająca na skórę. Nie będę tutaj próbować nawet wypowiadać tej nazwy, napiszę Wam na dole. To jest mgiełka, którą stosujemy na makijaż lub na gołą skórę, powiedzmy po kremie. Ma SPF 15, ma witaminę C i kwas hialuronowy w swoim składzie. I dlaczego ja tego nie lubię? Bo bardzo mocno się to błyszczy na twarzy. To jest dla osób, które mają skórę bardzo matową, bardzo suchą, wymagającą, więc to powinno się sprawdzić. U mnie akurat ten błysk to jest po prostu przerażający, to jest jak lustro. Tak się skóra bardzo błyszczy i nie wiem, czy mnie to nie zapycha, bo coś mi zaczęło się dziać na skórze i nie wiem, czy to było za pomocą tego produktu, tej mgiełki, ale naprawdę bardzo fajnie nawilża i to czuć na skórze taką warstewkę, taką porządnie nawilżającą. Czy to jest wina tego kremu? To jest krem z SPF-em 50 i to ma ochronę UVA.
I to się nazywa Sederma Repaskin i to jest krem, który ma konsystencję, jak dla mnie, takiego rzadkiego, rzadkiej wazeliny, coś takiego. To nie jest mleczko, to nie jest takie bardzo tłuste. To ma konsystencję właśnie taką dość ciekawą, ale to tworzy bardzo ładny mat na twarzy i to jest bardzo ważne. Tak, to jest matowe przez cały dzień. Oczywiście skóra swoje tam wydali z porów, więc będzie się też natłuszczać i niestety u mnie chyba, tak podejrzewam, że po tym kremie zaczęły wyskakiwać jakieś tam niedoskonałości, ale po 5 dniach, czyli 3 dni mogę tego stosować, 2 dni co innego i powinno być ok. Bardzo fajny podmakijaż. Będzie recenzja też niedługo. Mam ampułki. O jednych już tego typu Wam mówiłam. To była seria liftingująca. Tutaj mamy taką rozświetlającą z witaminą C o 12% i mamy też tutaj kwas glikolowy 10%. Ampułki wyglądają tak i to jest porcja na 2-3 buźki. Także można się podzielić spokojnie na jedną buźkę. To jest naprawdę bardzo dużo do tego produktu. Jest to bardzo rzadkie, bo to jest taka woda. Więc tutaj trzeba uważać na oczka, żeby się nie wlało, bo będzie bardzo piec. Więc też mam teraz to i bardzo chętnie sobie przetestuję, ale w późniejszym czasie, bo teraz jest zbyt słonecznie, więc nie ma co narażać się na kolejne ciapy na mojej twarzy. Mam serum, to jest moje trzecie serum ze Sesdermy, nazywa się Hydraderm, jest to ze kwasem hialuronowym, czyli ma nawadniać, nawilżać skórę i muszę przyznać, że te dwa wcześniejsze, które mam do tej pory, bardzo fajnie się sprawdzają, już je zużyłam do połowy, poniżej połowy w jednym jestem, więc Wam długo powiem, to jest moja nowość, jeszcze nie używałam, tylko przetestowałam na ręce i też bardzo fajnie nawilża. Mam dwa kremy, ja miałam próbki, bardzo często dostaję próbki w aptekach ze Sesdermy, więc przetestowałam sobie wszystkie kremy, jakie tam mają, wszystkie sera, więc wiem, że te produkty nie szkodzą mojej skórze i nie ma jakichś takich dzikich reakcji, jak ja to mówię, na skórze, więc można sobie kupić krem i to działanie też mniej więcej wiem, jakie może być na mojej skórze, więc tutaj jakieś niespodzianki nie będzie. Mam tutaj faktor G. Jest to seria naprawcza, też przeciwzmarszczkowa troszeczkę. Drugi krem to jest C-Vit i serum z tej serii z witaminą C ma działanie złuszczające. Na suchej skórze bardzo mocno to widać. U mnie na mieszanej to właśnie na tych suchych partiach tutaj przy ustach gdzieś coś zaczęło się dziać. Tutaj mam akurat taką dziwną plamę, bo robiłam sobie depilację woskiem i u mnie tak zawsze wywala coś w tym miejscu. Tu mam najwrażliwszą skórę na mojej twarzy i tutaj zawsze coś wywala. Albo jakieś krosty, albo coś takiego dziwnego się dzieje, to więc taka plama powstała, więc mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzać. Te kremy mają bardzo lekką konsystencję, ale porządnie nawilżają. Popróbowałam już troszeczkę, dlatego nie są w opakowaniach oryginalnych, ale jeden z nich powędruje do mojej mamy. Poużyłam troszeczkę, dam Wam znać i dam mojej mamie, bo moja mama oczywiście ze mną wspólnie użyła sobie kremy i też przyczynia się do recenzji, do projektu Denko, także jest aktywna na moim koncie, tak mimo niż jej tutaj nie widać na koncie, na kanale chciałam powiedzieć. I ostatni kosmetyk, który mam, też ze Sesdermy, jest to taki zabieg, to jest nowość, chyba niedawno się to pojawiło na rynku. Jest to taki trzyetapowy zabieg. Tutaj możemy wykonać chyba 4 takie zabiegi. I ma to mieć takie działanie przeciw fotostarzeniu, czyli oczywiście u mnie się to powinno sprawdzić, ponieważ ja mam problem z przebarwieniami, a to jest jeden z właśnie tych przyczyn fotostarzenia. Ja mam bardzo skórę wrażliwą na słońce, więc u mnie ten problem występuje nagminnie, ja się nie mogę tego pozbyć, więc coś takiego u mnie się powinno sprawdzić, powinno też jakieś efekty dać. Ja już raz się tym pobawiłam, mimo że nie powinnam teraz, ponieważ tutaj są składniki, które mogą mieć działanie fotouczulające i Wam pokażę, jak to wygląda z tyłu w środku, tylko że nie mam kremu, bo krem zostawiłam na biurku, bo raz sobie tego użyłam. Tutaj mamy trzyetapowy zabieg. Najpierw chusteczką przemywamy sobie twarz, potem kładziemy sobie pierwszy kremik, który jest tutaj w takiej małej tubce, w małej ilości. Zostawiamy go na kilka godzin, potem zmywamy. Oczywiście możemy zostawić to na noc, rano umyć buźkę i nałożyć drugi krem, który jest w większej tubce. I tutaj ze składników aktywnych mamy na pewno retinol, mamy cynk i jeszcze jakieś tam różne ekstrakty. W sumie tutaj piszę na tym opakowaniu, że jest tych składników czynnych 18, więc fajnie. Mam nadzieję, że
będzie się to sprawdzać. Po pierwszym zabiegu, co zauważyłam, buźka jest pięknie wyliftingowana, czyli naciągnięta, napompowana, jest tak porządnie nawilżona, że aż to jest takie, powiem szczerze, uzależniające, bo tylko tamten krem by się chciało używać. Drogi kosmetyk, bo to kosztuje, ten zestaw kosztuje 160 zł ponad, więc cena naprawdę jest bardzo wysoka, ale ja jestem z tego zadowolona. No i będzie rozdanie dla Was. Dostałam też mnóstwo gratisów, dużo próbek i bardzo chętnie się z Wami podzielę, bo to są takie kosmetyki, które ja już mam albo miałam kiedyś i wiem, czym one pachną, więc podzielę się z Wami. Rozdanie będzie trwać oczywiście 7 dni, trzeba zostawić komentarz o dowolnej treści i oczywiście to jest zabawa tylko dla moich osób, czyli subskrypcja jest tutaj takim podstawowym wymogiem. I co mam dla Was w tym tygodniu? Będzie to taki żel do mycia twarzy z Aven. To jest dla skóry mieszanej, tłustej, problematycznej. Mam też z Sesdermy, znaczy z Biodermy, przepraszam, z Sensibio H2O. To jest płyn micelarny, taka miniaturka, wersja podróżna. Mam też doktor Ireny Eris i Clinic Way. To jest trzyfazowy oczyszczający oleo żel. Też taka miniaturka. No i mam dla Was bardzo dużo próbek, głównie z Sesdermy. Tu mam z Benefit też jeden kremik, z Vichy, z Yunel, no i przewaga oczywiście Vichy. Tutaj macie wszystkie serie, jakie są dostępne, czy prawie wszystkie. Sprawdzę, jeśli nie, to wymienię, dołożę, jak się coś tutaj dubluje. I to wszystko dostanie osoba, która zostanie wylosowana po 7 dniach. Potem w ciągu 2-3 dni dam Wam znać, kto to jest, kto wygrał. Jak się ta osoba do mnie nie odezwie, to będę losować drugi raz, jak to miało miejsce w ostatnim rozdaniu. Także bardzo fajne rzeczy do przetestowania. Mam nadzieję, że ta osoba się do mnie zgłosi później, powie, czy coś jej pasuje, z czego jest zadowolona, czy może coś kupi sobie. I się to wszystko. Życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Niestety u mnie zbyt mało czasu jest teraz, bo mąż w domu, więc nie mam czasu się zorganizować, żeby nagrać coś więcej, bo wiecie, jak to z tym czasem jest. Jak przyjedzie mój chłopina raz na jakiś czas, to chcę spędzić z nim czasu jak najwięcej. Życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję, że wszystko w najlepszym porządku u Was i że korzystacie z ciepłej pogody. Pa!